Cześć, z tej strony hodowca królików się kłania. A tu dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będzie co w hodowli, jakie zmianki itd. No to więc zacznijmy od ostatniej klatki. Więc idziemy do ostatniej klatki. Dobra. Tutaj jest samica nowozelandzka biała. Przepraszam was bardzo, bo zapomniałem, że ona zdarła sierść. A tu mogła się nienić, więc bardzo was przepraszam, ona mogła nie być kotna, więc bardzo i to bardzo was przepraszam. I za to wam dałem konkurs na 250 subskrypcji z Brawl Stars konto, więc za to bardzo was przepraszam i to bardzo, wybaczcie mi, bo zapomniałem, że króliki się linią. Wiecie, bardzo przepraszam was i to bardzo, bardzo. No, bo ona tak naprawdę, ja usunąłem ten film, ale ona musiałem jakoś, nie chciała się pokryć, co nie, więc dlatego, ale teraz dopuściłem i nie wiem jak to z nią będzie, co nie, czy się okoci, czy nie, ale ja słyszałem, że z gorących zupałów się nie kocą, nieraz, tak bywa, no to na tego może, no a ja myślałem, że ona się okoci, no to może następny raz się okoci, co nie, następny raz może się samica okoci, no, tylko więc czekamy na jej wykot, może się okoci. Więc bardzo jeszcze raz was przepraszam i u niej się nic na razie nie zmieniło, ale ją dopuściłem, więc czekamy na wykot. Czyli zmienił się, bo za wykot będzie miała za miesiąc. No. Tutaj są samczyki nowozelandzkie białe. Muszę wyczyścić klatkę im dzisiaj. Zaraz po filmie wyczyszczę im klatkę. Dwa samczyki są. I one są na sprzedaż. Mówię właśnie, niektóre są na sprzedaż, a niektóre co nie są na sprzedaż. Czyli samica nie jest na sprzedaż. No to one są na sprzedaż, mateczki. No. Jeśli by ktoś chciał zakupić, no to tam pisać w komentarzu, no to się tam dogadamy. Ja podam meska i pogadamy tam. No, dobra. Teraz idziemy do samic. Dzisiaj jesteśmy u samic, jak widać są trzy, jedna sprzedana została, pan kupił z daleka, powiem wam, przyjechał, kupił sobie samiczkę jedną, bo mam tam wujka, to wujek tam znał go, to on właśnie chciał kupić, to on się go zapytał, bo wujek też kiedyś miał, co nie? No, się zapytał, czy miał, ale nie miał, więc mi przesłał klienta, więc dobra. I jedną sobie z nich, z tych samiczek sobie zostawię do dalszej hodowli. Ona z tych samiczek i jedną sobie tutaj wezmę. Tutaj już jest, wezmę sobie. Niedługo wezmę sobie jedną samiczkę. No. I tutaj jest samiczka Ose. Ładnie się reprezentuje. Ładnie. Trochę się boi, ale to trochę przytyła i to bardzo dużo, trochę powiem wam. Trochę to nie trochę, tylko dużo. No. Jest taka samica Ose. No. Mieszańca. To jest mieszanie, co byście chcieli wiedzieć. I ona też jest na sprzedaż. I te samiczki też są na sprzedaż. Jak mówiłem. Jak mówiłem, to są wszystkie na sprzedaż. Już i w ogóle nagrywam statywem. No, statywem nagrywam, więc fajnie. Statywem nagrywam. I git. Będziemy, jeśli się okoci, będziemy sprawdzać płci młodym. No i tutaj pójdzie moja samiczka. No. Kupiłem na futerkowe.pl. Muszę sobie zamontować wypaśniki tam do mieszańca i do Nowozelandów. Tam co brakuje to. No tu jest samiec nowozelandzki czerwony. Ładnie się reprezentuje. Widzicie, z którego roku jest. Oh. No.
Więc fajnie. Bardzo silni. No więc bardzo was przepraszam za tamtą samicę. Byłem naprawdę głupi. Nie wiem, czemu mi to... Nie, ale byłem u weterynarza, ale on powiedział naprawdę, że ten, że ona jest kotna, ona przytyła. Aż się zdziwił. Zdziwił chyba by się teraz, że tak przytyła. Ja też się sam zdziwiłem. No, trochę słodziła się. No. Nie wiem, no ale naprawdę ona się lniła. Ona nie była kotna. Ona nie była, ale teraz dopuściłem ją i powinna mieć. No. Dobra. Czekajcie na chwilkę. Jak słyszycie statyw, zobaczymy jak to będzie grało na tym. Jak to będzie grało, tak mi chodzi. Może tak bym sobie zawsze kładł, co? Deczki, może sobie zawsze tak kładł statyw. O. No i będzie git, co nie? Będzie git. No. Będzie git, dobra, widzicie jak się linii. Więc to by było na tyle, mordeczko. Zapraszam cię do Marka 18D, bo za tydzień czy za dwa tygodnie kolejny odcinek na jego kanale, mordeczko. I zostaw u mnie subskrypcję. Bardzo bym cię prosił. Jeśli kamasz, co to chodzi, bo jeśli nie kamasz, no to proszę, że nie, to w sumie. No, więc mordeczko, to by było na tyle. Piąteczka na ciebie, subskrypcja na ciebie i git, mordeczko. Do następnego. Co w hodowli już był odcinek, więc do następnego odcinka.